Czy wiesz, że na zachodzie liczby ujemne pojawiły się dopiero w XV wieku? Otrzymały nazwę numeri absurdi. Liczby ujemne nie były traktowane poważnie tak samo jak inne liczby aż do XVII wieku. Za chwilę pokażę Ci, jak odejmować liczby ujemne. Zanim nauczę Cię odejmować liczby ujemne, zaczniemy od takiego prostego przykładu. Dzięki niemu przypomnimy sobie istotną własność dodawania i odejmowania. Wyobraź sobie, że stan Twojego konta to 25 zł. Na Twoje konto wpływa 10 zł. Ile będzie wynosił stan Twojego konta? Brawo! 35 zł. Spójrz teraz na taki graf. Stan Twojego konta wynosił 25 zł. Wpłynęło na nie 10 zł. Po wpływie stan Twojego konta to 35 zł. A co się stanie, gdy z Twojego konta ubędzie 10 zł? Aby obliczyć, ile pieniędzy zostanie na koncie, wystarczy od 35 zł odjąć 10 zł. Zostanie ta sama kwota, która była na początku, czyli 25 zł. To, co powiedziałem przed chwilą, można jeszcze zapisać w taki sposób. 35 zł odjąć 10 zł to 25 zł. Wróćmy na chwilę do tego grafu. Jeśli do pewnej kwoty dodamy inną kwotę, otrzymamy pewien wynik. Jeśli od tego wyniku odejmiemy tę samą kwotę, którą dodawaliśmy, otrzymamy kwotę, którą mieliśmy na początku. Mówimy, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne. Korzystając z odwrotności tych dwóch działań, pokażę Ci, jak odejmować liczby ujemne. Wyobraź sobie teraz, że stan Twojego konta to 35 zł. Tym razem do stanu konta dodamy wydatek, czyli do 35 zł. dodajemy minus 20 zł. Ile będzie wynosił stan Twojego konta? Od 35 zł odejmujemy 20 zł i otrzymamy 15 zł. Pamiętaj, że 35 zł. dodać minus 20 zł. to jest to samo, co 35 zł. odjąć 20 zł. Zobrazujmy to działanie na grafie. 35 zł dodać minus 20 zł to 15 zł. No to co się stanie, gdy od 15 zł odejmiemy kwotę, którą dodawaliśmy, czyli odejmiemy minus 20 zł? Skoro odjęliśmy to samo, co dodaliśmy, to otrzymamy taką samą kwotę, jaką mieliśmy na początku. A zastanów się teraz, jaką kwotę należy dodać do 15 zł, aby otrzymać 35 zł? Należy dodać 20 zł. Oznacza to, że 15 zł odjąć minus 20 zł to jest dokładnie to samo co 15 zł dodać 20 zł. Zauważ, że minus i minus zastąpiono plusem. Nie mamy również nawiasu. No to ile to jest 15 zł dodać 20 zł? 35 zł. Teraz przyszła pora na zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 13 zł. odjąć minus 10 zł. Następnie sprawdź, czy Twój wynik jest taki sam jak mój. 13 zł. odjąć minus 10 zł. to jest to samo, co 13 zł. dodać 10 zł. 13 zł. dodać 10 zł. to 23 zł. To jest nasz wynik. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest minus 20 zł odjąć minus 5 zł. Minus 20 zł odjąć minus 5 zł to jest to samo co minus 20 zł dodać 5 zł. Jeżeli jesteśmy komuś winni 20 zł i oddamy mu 5 zł, to będziemy jeszcze mu winni 15 zł. Zapisujemy zatem minus 15 zł. Teraz wyobraź sobie, że stan Twojego konta to minus 25 zł. Następnie na Twoje konto wpływa 20 zł. Jaki będzie stan Twojego konta? Wciąż będzie on ujemny i będzie wynosił minus 5 zł. Spójrz teraz na graf. Jeśli do minus 25 zł dodamy 20 złotych, to otrzymamy minus 5 zł. Jeśli od tej kwoty odejmiemy kwotę, którą dodawaliśmy, czyli odejmiemy 20 zł, to otrzymamy to, co mieliśmy na początku, czyli minus 25 zł. Spójrz raz jeszcze na odejmowanie tych dwóch liczb. Wyobrażamy sobie, że mamy dług w wysokości 5 zł. Następnie zapożyczamy się jeszcze na 20 zł. Możemy zatem na pewno stwierdzić, że będziemy mieli dług, stąd ten minus. A ile pieniędzy będziemy dłużni? 5 zł dodać 20 zł, czyli 25 zł. Tyle wynosi wartość naszego długu. Spróbuj teraz samodzielnie obliczyć, ile to jest minus 18 zł odjąć 12 zł. Wyobrażamy sobie, że pożyczyliśmy od kogoś 18 zł i następnie od tej samej osoby pożyczyliśmy jeszcze 12 zł. Na pewno będziemy zadłużeni, więc zapisujemy minus. W nawiasie obliczymy wartość naszego długu. Dodajemy zatem 18 zł i 12 zł. 18 zł dodać 12 zł to 30 zł, więc otrzymujemy minus 30 zł. Teraz wyobraź sobie, że twój stan konta to minus 5 zł. Na twoje konto wpływa 11 zł. Ile będzie wynosił stan twojego konta? Będzie na nim 6 zł. To działanie przedstawiono obok za pomocą grafu. Jeżeli do minus 5 zł dodamy 11 zł, to otrzymamy 6 zł. A co się stanie, gdy od 6 zł odejmiemy 11 zł? Otrzymamy kwotę, którą mieliśmy na początku, czyli minus 5 zł. Spójrz zatem na takie odejmowanie. 6 zł odjąć 11 zł. Od kwoty mniejszej chcemy odjąć kwotę większą. Dlatego przed nawiasem znajduje się minus. A jaka kwota będzie na minusie? Od większej kwoty odejmujemy mniejszą kwotę i to odejmowanie zapisujemy w nawiasie. 11 zł odjąć 6 zł to 5 zł. Otrzymujemy zatem minus 5 zł. Spróbuj teraz samodzielnie obliczyć, ile to jest 12 zł odjąć 25 zł. Widzimy, że od mniejszej kwoty odejmujemy kwotę większą. Na pewno będziemy na minusie. Aby obliczyć, jaka kwota będzie na minusie, otwieramy nawias i od 25 zł odejmujemy 12 zł. 25 zł odjąć 12 zł to 13 zł. Otrzymujemy minus 13 zł. Odejmowanie liczb całkowitych można zastąpić dodawaniem liczby przeciwnej. Aby odjąć liczbę, należy zatem dodać liczbę do niej przeciwną. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o działaniach na liczbach całkowitych. Zajrzyj również na naszą stronę na Facebooku.